Panowie redaktorzy, publicyści, Karol Gac. No dobrze, to mamy tak. Jest Agaton Koziński, proszę państwa. To na bank. To ja, dzień dobry. Dzień dobry. Czy kogoś do Agatona mamy? Nie mamy. Płużański. Dzień dobry, cześć Adrianie. Tadeusz Płużański, dobrze słyszę? Tadeusz Płużański, tak jest. Proszę państwa, jeszcze połączymy się z Karolem Gacem. Będzie trójka publicystów. Powiedzcie mi proszę, jak odbierać dane z gospodarki? Jak to będzie przekładało się na nasze życie, Agaton? Będzie się przekładało na razie, na razie dane są, znaczy mamy podwójne dane. Z jednej strony głośny raport o biedzie w Polsce w 2023 roku, że liczba osób na progu skrajnego ubóstwa gwałtownie się zwiększa. Z drugiej strony wczorajsze dane o załamaniu konsumpcji. Załamanie konsumpcji jest koszmarne dla budżetu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że konsumpcja była bardzo ważnym silnikiem napędzającym gospodarkę, wpływy do budżetu generowane były właśnie z budżetu. Z drugiej strony proszę pamiętać, że to był też najsilniejszy nasz silnik gospodarczy. Eksport czy produkcja nie miały aż takiego znaczenia jak właśnie konsumpcja. Skoro konsumpcja się załamuje, no to znaczy, że budżet może mieć za chwilę poważne problemy i te rozmowy, jakie odbywamy od kilku dni, też było dziurze w NFZ-cie, to są niewinne igraszki w porównaniu z tymi rozmowami, które za chwilę mogą nas rzeczywiście czekać. Natomiast te drugie dane, tutaj trochę pytanie, na ile to będzie korelacja, na ile nie, o tej raporcie o skrajnej biedzie, to akurat tutaj za darmo Platforma będzie miała sukces, bo analogiczny raport w przyszłym roku będzie mówił o sukcesie, że znowu mniej osób jest na poziomie skrajnej biedy z prostej przyczyny. Wzrosła liczba osób otrzymujących 800, raczej 500 plus zostało zwaloryzowane na 800 plus. Tak jak liczba biedy, skrajnej biedy gwałtownie się skurczyło, 94% po 2015 roku, gdy pojawiło się 500 plus. 500 plus zostało częściowo zjedzone przez inflację, liczba osób biednych wzrosła i teraz liczba biednych znowu maleje, bo 500 plus zamieniło się w 800 plus. W przyszłym roku intuicja im podpowiada pewnie w połowie kampanii prezydenckiej, raport analogiczny się pojawi i Platforma ogłosi swój wielki sukces. Agaton, tylko program 500 plus, przypomnę, spowodował to, że konsumpcja wzrosła. Konsumpcja wzrosła i wracamy znowu do tej kwestii konsumpcji. A dziś mamy 800 plus i konsumpcja spada. A czyli no, jeżeli konsumpcja spada, to jest przede wszystkim póki co, to mówimy o jednostkowych danach, o jednym kwartale. W związku z tym to może być, oczywiście przeliczamy o konkretnych pieniądzach, natomiast na razie przede wszystkim trzeba mówić o efekcie psychologicznym. Ludzie z jakiegoś powodu boją się wydawać pieniądze. To nie jest tak, że tych pieniędzy mają zdecydowanie mniej, bo to chociażby 500 plus zamieniło się w 800 plus, zawsze te 300 zł na dziecko jest więcej. Nie jest to dużo, no ale lepiej mieć niż nie mieć. To bezrobocia w Polsce nie ma, pensje cały czas rosną. Zaraz, nie, Agaton, przepraszam cię najmocniej. Te dane troszeczkę się jednak zmieniły. Karol Gac, mamy publikację Dziennika Gazety Prawnej, mamy przybyłych 8 tysięcy miejsc pracy, których ubyło z rynku pracy. Znaczy mamy szereg informacji bardzo niepokojących. Wczorajsze dane GUS-u to jest po prostu szok. No jeżeli ekonomiści spodziewali się w konsensusie wzrostu rok do roku o 2%, a mamy spadek o 3%, a miesiąc do miesiąca o 5%, to jest to rzeczywiście szok i jest to być może anomalia, a być może za jakiś czas to się okaże trendem. O tym się oczywiście przekonamy, ale do tego mamy słabe prognozy gospodarcze, mamy pesymizm, mamy chociażby w sektorze samochodowym prognozy, że będą spadki. Do tego rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestię bezrobocia, te dane zaczynają powoli się zmieniać na oczywiście niekorzyść, czyli to bezrobocie dalej zaczyna powoli rosnąć. Oczywiście te wskaźniki są bardzo niskie, bo za rządów Zjednoczonej Prawicy to bezrobocie konsekwentnie spadało, no ale teraz mamy zmianę tego trendu. Jeśli chodzi o kwestię tych wczorajszych danych, to rzeczywiście ja się zgadzam z tą konkluzją, o której mówił Agaton. To jest tak, że ludzie z jakiegoś powodu nie chcą wydawać. No ale moim zdaniem te powody są bardzo proste. To znaczy ludzie po pierwsze widzą różnego rodzaju podwyżki w sklepach, ale nie tylko. Do tego widzą, że część przynajmniej danych zaczyna być niekorzystna. Po drugie przecież nie wiemy cały czas, co z kwestią cen, jeśli chodzi o gaz, o prąd. Tu cały czas jeszcze mamy przecież... Jak to nie wiemy, Karol? No nie mów, że nie zgłosiłeś się po bon energetyczny. Bon energetyczny miał być wydany, proszę państwa, do sierpnia.
Po to, żeby ten sezon grzewczy państwa nie zaskoczył. A okazuje się, że tego bonu energetycznego nie ma. Cóż za zaskoczenie. Zresztą, jeżeli bon energetyczny przygotowało to samo ministerstwo, o której pani minister wczoraj mówiła, że to właściwie dobrze, że ludzie mnie kupują, bo to lepiej dla klimatu, to komentuje się to samo. Ale w każdym razie, moim zdaniem, Polacy po prostu po pierwsze odczytują rzeczywistość, po drugie są pesymistami i dlatego też wolą oszczędzać, chociażby na wszelki wypadek. Poza tym rzeczywiście te płace też już tak nie rosną, bo mieliśmy spadek miesiąc do miesiąca, więc to jest szereg niekorzystnych zjawisk, które się kumulują, a w konsekwencji Polacy zmieniają swoje zachowania. No jeżeli widzimy albo obawiamy się, że tych pieniędzy będzie mniej, no to co robimy? No przede wszystkim rezygnujemy z zakupów i te spadki rzeczywiście widać, no jeśli chodzi o żywność, jeśli chodzi o tekstylia, jeśli chodzi o RTV AGD, to coś mówi. No moim zdaniem mówi to o bardzo dużym pesymizmie Polaków, ale oczywiście też trzeba pamiętać, żeby poczekać chwilę na kolejne dane, czy to będzie trend. Niezależnie od tego, no moim zdaniem każdy praktycznie dzień przynosi nam tyle negatywnych informacji z gospodarki, małych i dużych i średnich, w których się już można pogubić, że ten obraz, tak patrząc z lotu ptaka, generalnie jest negatywny. No jeżeli słyszymy co chwilę, że tu będzie przecięty budżet, tu nie będzie finansowania, tu są słabe wyniki, tam są słabe wyniki, tu jest rekordowy deficyt, tu trzeba pożyczyć kilkaset miliardów złotych, tu NFZ się wali, no to generalnie, no przepraszam bardzo, ale ten obraz raczej optymistyczny nie jest. Agaton? Znaczy, przepraszam, ja muszę zaprotestować jednak, bo to jeżeli rzeczywiście tak jak jest, jak mówi Karol, że taka jest jednoznaczna perspektywa, to właściwie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich kandydat Platformy Koalicji Rządzącej nie ma żadnych szans. W długiej turze o prezydenturę będą walczyć kandydat PiSu z kandydatem Konfederacji. I jednak dobrze wiemy, że tak nie jest. Te dane owszem są minorowe, ale to nie jest taki ton minorowy, że tylko usiąść i płakać. To jest, one są trochę gorsze, można, być może są to przejściowe problemy, a przede wszystkim rząd ma cały czas jeszcze możliwość reakcji i tego poprawiania. To nie jest tak, że Polakom skończyły się pieniądze. Polacy mają mniej więcej podobne sumy pieniędzy do wydania codziennie, jakie mieli pół roku temu, rok temu. Ona jest troszkę mniejsza o inflację. No ale ta inflacja to jest niecałe 5%, to nie jest 20% sprzed dwóch lat. To jest jedna zmiana. Po drugie, czują się niepewność. To jest prawdziwy test dla rządu. Czy on umie przekonać Polaków, proszę państwa, szok! Informacja z ostatniej chwili. Pan premier Tusk nam się uaktywnił i napisał, że nie będzie kandydatem w wyborach prezydenckich. To jest, prawdę mówiąc, pozytywniejszym scenariuszem byłoby z perspektywy tej, o której mówimy, że on chce kandydować, bo jakby chciał kandydować, to byłby, znaczy, że jest pewny swojego zwycięstwa, a być może te dane rzeczywiście, kolejne, to co powiedział Karol, że czytać czy należy trendy i czy one się powtarzają, czy nie powtarzają, być może on już zna dane, których my nie wiemy, że kolejne dane będą jeszcze gorsze i wtedy rzeczywiście jako lider obozu szedłby na bardzo trudne wyzwanie, nie twierdzę, że nie miałby żadnych szans. Znaczy dotrzymał słowa danego, że nikt go nie ogra, bo po prostu i w tej grze też nie weźmie udziału. Ale też obiecywał, że 400 dni żelaznej miotły, 400 dni żelaznej miotły kończy się właśnie w grudniu. Ja właśnie tak interpretowałem te 400 dni, a to wygląda na to, że 400 dni, no tak czy owak z tego, tej obietnicy 400 dni zdaje się nie dotrzyma, no chyba, że od stycznia będzie każdemu rozdawał po samochodzie. Będzie tak dobrze w Polsce, że będzie polskie państwo stać na taki gest. No, na razie jest a paliwo nie będzie po 5,19, ale będzie w gratisie do każdego samochodu. No dobra, pożartowaliśmy sobie trochę, niczym w pewnej stacji komercyjnej, w której mimo tego, że korespondent mówi, jakie są sondażowe wyniki i kto tam palmę pierwszeństwa w tej chwili niesie, przynajmniej w sondażach, to prowadzący tak i tak mówi, że jest zupełnie inaczej. Jest fajnie, jest naprawdę ciekawie. Taką, proszę państwa, mamy wesołą rzeczywistość, uśmiechu na twarzy. Co? Słyszałeś? I dynamicznie. Tak jest. Bardzo dziękuję panom, dobrego dnia. Życzę państwu przede wszystkim do zobaczenia. Dzięki.